Usłyszałeś coś za sobą. Biały wilk. Rzucimy mu na trafienie. 11. On ma plus 6 do trafienia. 16. 17, przepraszam. Jaką masz klasę pancerza? 14. No to ci trafi. Oj, słyszę jakieś te modele mi się zgliczywały. Coś w tle mi coś przeskoczyło. Będę musiał to zrobić. No dobra, nieważne. W oddali zauważasz światła. Jakieś osady. I idziecie. Czujesz się zmęczony, wiesz? Styrał cię ten dzień. Pieką cię stopy. Jesteś cały spocony. Boli cię ramię jeszcze, jak cię ten wilk ugryzł. I myślisz sobie, co to w ogóle były ci ludzie na tej drodze. Kogo szukali ci żołnierze. Zastanawiasz się, masz taką mętlę troszeczkę w głowie. Dochodzicie do pierwszych takich domów, które widać, podniesiemy. No i jest ciemno. Gdzieniegdzie krążą jeszcze coś ludzie. Widać jakieś osoby tam w ciemności. Pojawiają się, pali się parę pochodni. Zauważacie od razu tutaj jeden z pierwszych budynków, który rzuca wam się oczy przy wejściu do tej wioski. To jest gospoda pod gęsim piórem. Szyld to wiesz, taki wyrzeźbiona taka gęś, takie gęsie pióro, wiesz, wyrzeźbione z deski i pod spodem ktoś napisał gęsie pióro przez uzwykłe. Ktoś podpisał tą karczmę, taki szyld namalowany jakąś taką farbą. Stoi tu jakiś koń, też jakiś wóz jest tutaj obok zaparkowany. Gdzieniegdzie widzisz jakieś takie kurczaki biegają, jakaś kobieta tam je nagania do zagrody czy do jakiejś stodoły. Ziemia przed karczmą jest jakaś taka zryta, jakby tutaj pełno, jakaś gonitwa konna była. Idziecie po prawej stronie macie budynki, rząd budynki, takich luźno rozsianych. Po lewej zaś stronie masz pole. Tak jak daleko w tym mroku widzisz, masz pole z jakimś rodzajem zboża. Nie jesteś pewien. Jesteś biegły w naturze? Chyba nie jesteś, nie? Już ci mówię, nie. Raczej nie. Jesteś. No to mają jakieś tam zboże. Nie rozróżniasz za bardzo. Jakiś strach na wórble, to jakieś wysokie drzewo. Teraz tak myślisz, że chyba lato, to chyba żniwa jakieś tu się święcą w takich wioskach. Chłopy tam chodzą na pole i robią to, co się robi na takich wioskach. Przechodzicie do... Podchodzicie do tej karczmy, widzisz ten Riker, spojrzał się na ten szyld. Pokazał ci ten błąd ortograficzny, zaśmiał się tak cicho. I kiwnął na ciebie, żebyście weszli. Przypiął swojego osiołka. Jaki wiejskich gospód. Przypiął swojego osiołka i... Czekaj, weźmiemy was tutaj. I wchodzicie do karczmy. Coś tu spadło z góry, co to jest? Coś mi się tu przewróciło. Nie wiem, co to jest. Tego nie powinno być. Co to jest? Trup z szafy. Trup z szafy wyleciał dosłownie. Co to jest? Jezus, jakiś cyberpunka mamy normalnie. Gra nam się zgliczowała. Co to, co to za model? Wooden Steps, co? Co jest? Właśnie coś słyszałem mi tam, coś mi ten się przestawiło, mówię taki właśnie. Nie mogę nawet tego zaznaczyć. Witamy w tabletopie, stary. No, czasami się dzieją takie glitche. Musimy spaczować, jakiegoś patcha musimy wydać. O nie, jakiś trup to jest, ale ja nawet nie wiem, że mam taki model, to jest najlepsze, słuchaj. Ja bym wiedział, to bym go w jakichś kryptach użył czy coś, ale... Fuck, skąd to się wzięło? Czekaj, zaraz to zaznaczymy. Okej, nieważne. Dobra. Tu są drzwi. Wchodzicie. Otwierają się drzwi, wchodzicie. Od razu uderza ci taki zapach duchoty. Duszno jest tutaj w karczmie nagrzane. Czuć zapach rosołu, wiesz? Rosołu, jakiegoś takiego dymu, sadzy troszeczkę.
Pachnie tak, jak pachnie w pomieszczeniu, gdzie jest wielu mężczyzn, którzy dawno się nie myli. Wszystkie te zapachy mieszają się. Wchodzicie. Riker kiwnął głową, wskazał na stół. Więc okej, siadasz sobie. Co robisz? Rozglądam się po karczmie. Okej, rozglądasz się po karczmie. Więc tutaj po lewej przy ścianie widzisz kilku takich jakichś parobków, jakichś takich chłopów, którzy po ciężkim dniu w polu siedzą sobie przy kuflu i gadają coś, pomrukują. Teraz ściszyli głosy, jak wyszliście, zerkają na was co jakiś czas. Próbują tak dyskretnie was obczaić, co to za ludzie weszli, skąd się to wzięli. Ale nie bardzo im tym wchodzi, nie potrafią za bardzo ukryć tego swojego takiej ciekawości. Tutaj siedzi samotny jakiś mężczyzna, wiesz co, wygląda jak wędrowiec z takich dalekich stron, ma jakiś taki ciężki miecz, taki poszarpany płaszcz ma na sobie, który skrywa, od razu zauważasz, taką ciężką zbroję łuskową. Jakiś wojownik, żołnierz, może najemnik. Siedzi sobie sam nad pustym już talerzem, zjadł coś i teraz popija sobie piwo, trzyma sobie to piwo na brzuchu swoim, taki ma taki, jak się wygiął w tył, to ma taki brzuch, mu wystaje taki piwny, oparł sobie ten kufel na tym brzuchu i patrzy sobie na was, popija sobie. Tutaj jest jakiś starzec, stoi tutaj przy tym, przy szynkwasie. Tutaj siedzi jakiś młody mężczyzna, też sobie pije, popija sobie chyba jakąś lampkę wina. Za baru wyszła dziewka karczemna, podchodzi do was. Witajcie, dobrodzieje. Co tam mam podać? Może coś na przepłukanie gardła, a może coś ciepłego na rozgrzanie? Dzisiaj mamy rosół, mogę też podać pieczoną gęś lub coś na słodycz, na przykład szarlotkę świeżutką, niedawno upiekłam. Co sobie życzą panowie? Dajcie tego rosołu, mówi ten Riker, a później się zobaczy. I piwa. Zimnego najlepiej. A tak, z piwniczki prosto będzie zimne. A dla panicza? Spojrzała na ciebie. Spróbowałbym gęsi i piwa. Mhm. Gęsi i piwa, jasne. Widzisz, taka dziewczyna, ładna, taka nawet ładna, takie ma troszkę wystające zęby i włosy ma troszkę takie nieogarnięte. Od razu ci wzrok i w dekolt poleciał, jak się pochyliła, tak troszkę przeszedł stół. Taka wiejska dziewucha. Przetarła wam stół i poleciała wam przynieść to, co poprosiliście. No, to jesteśmy. Kolebka cywilizacji, mówi do ciebie Riker. Jaka to kolebka? Ja tu widzę rynsztok. Miesz siły na zamiary. Cieszę się, że nie musimy nosować pod chmurką, bo przez chwilę już zacząłem wątpić, jak ten znak zobaczyłem i żadnych murów, ani miasta, żadnej osady. Nie wiem, będziemy musieli popytać. Może rano popytamy wieśniaków, gdzie stąd jakieś większe miasto, jakaś cywilizacja. Zobaczymy, co jutro przyniesie. Zobaczymy. Teraz, mój przyjacielu, powiedz mi, gdzie nauczyłeś się tak rzucać zaklęcia, bo nie wyglądasz jak zwykły chłopiec. Nawet strój jakiś taki nietutejszy. Uśmiechnął się. To długa historia. A na trzeźwo, nie chce mi się jej opowiadać. Kiedyś miałem okazję dokonać wielkich rzeczy, ale zaprzepaściłem ją. I patrząc na ciebie, chociaż cię nie znam, powiem ci, że widzę w tobie dużo z siebie. Trochę jakbym patrzył w lustro. Ale takie 20 lat młodsze lustro. Myślę, powiedz, jeśli się mylę. Może wkroczyłeś na ścieżkę, która poprowadziła cię tam, gdzie nie chciałeś? Mam wrażenie, że jesteś na drodze
że wchodzisz na drogę, z której ja niedawno zszedłem. Chciałbym ci oszczędzić tego rozczarowania. Przerwał na chwilę. Ta dziewucha podeszła, przyniosła wam po takim glinianym, po wyszczerbianym w kilku miejscach kubku, takim kuflu piwa. Mówi, kolacja już się robi, zaraz przyniosę. Odchodzi. Odczekał chwilę, aż odeszła i ponownie zaczyna. Chciałbym, jest troszeczkę cichszym głosem, chciałbym oszczędzić tego rozczarowania. Bólu i zawodu, który sam doświadczyłem lata wstecz. Robiłem rzeczy, z których nie jestem dumny. Podłe i okrutne ludziom, tym, którzy na to zasługiwali, tym, którzy na to też nie zasługiwali i tym, którzy weszli mi w drogę. Teraz dopiero widzisz, jak na niego patrzysz, dostrzegasz, wiesz co, w jego rysach coś z elfa, może wiesz, chyba jakiś półelf to jest, ten Riker. Ale oczywiście mogę się mylić i mogę gadać totalne bzdury. Stryknął palcami, znowu zobaczyłeś takie iskry, wiesz, przeleciało między palcami. To są tylko sztuczki. Sztuczki, które, kiedy przyjdzie co do czego, mogą uratować ci życie. Ale w życiu ci nie pomogą. Patrzę, że piwo chyba ci już uderzyło do głowy, chociaż tylko na nie spojrzałeś. Jak mają mi uratować życie, a potem życiu nie pomóc? Co mają ratować, jak nie będzie czego ratować? Nie będzie w czym pomagać. Uśmiechnął się tylko i skinął ci głową. Pijesz piwo? Pijesz, nie? Malutko sącze. Tak, co jest chłodne. Takie, wiesz co, mocne, korzenne. Goryczkę ma taką mocną, wiesz, bardzo tak skręca się jak pijesz, ale jest zimne, wiesz, jest zimne i to jest dobre. Rzeczywiście musieli z piwniczki jakieś wynieść, bo jest chłodne i to ci się podoba. Jak od razu wypiłeś, to ponownie zacząłeś się pocić, bo to piwo cię ochłodziło i sam zacząłeś się też pocić. Siedzicie chwilę, odpoczywacie, jest ci dobrze, wiesz, jest ci dobrze i odpoczywasz. Czekaj, gdzie to mam? Cholera, ta dziewucha o tym jedzeniu zapomniała, czy co? Nie wiem. O, idzie teraz, widzisz, że po chwili wraca. Niesie taką tacę. Zamawiałeś tą kaczkę, tak? Tak. Dostałeś kaczkę, on dostał rosu. Dostałeś kaczkę, dostałeś taką dwa skrzydełka i kawałek jakiegoś takiego mięsa, pajdę chleba do tego, trochę takiego masła też, taki posiłek bardzo prosty. Zaczynasz jeść, chleb jest bardzo świeży, chrupiąca skóreczka, kaczka też trochę przesolona, ale dobra. Bardzo proste takie smaki, bardzo takie bazowe te potrawy, ale smakują ci. Tutaj na wsi nie mają żadnych skomplikowanych, wyrafinowanych przypraw z odległych krain, tu jest po prostu sól i tyle, ale czasami to wystarczy. Jesz ciepłe jedzenie, posilasz się, relaksujesz, robisz się trochę senny. Że Riker też tam siorpi sobie ten rosół. Mówi, zobacz, pokazuje na ścianę za tobą, nie widziałeś tego. Mają tablicę ogłoszeń. Ciekawe, co tam piszą. Żeby tylko lepiej niż na szyldzie. Oby. można marzyć, mówi Riker. Dziewczyna odchodzi. Kończycie jedzenie, posilacie się. Odstawia ten talerz, machnął po dolewkę piwa, przechodzi, nalewa wam, odchodzi.
Riker wstał, podchodzi do tej tablicy ogłoszeń, zaczyna czytać, także też słyszysz. Kunia sprzedom. Nie czuj, Roman. Chcesz konia? To idź do Romana. Najlepsze miecze, pancerze na zamówienie, sprzęty, narzędzia gospodarcze i domowe, złote kowadło. Olgier Południk. O, bez błędu nawet. Kto to pisał? Damy ciężkich i lekkich obyczajów. O, ktoś udarł. A robiło się ciekawe. Och. Placki, słodycze, drogi, ciasta na drogę, serniczki. A dlaczego urywają wszyscy, jak robi się ciekawe? Zginął chłopiec, lat 7. Jasne włosy. Szara koszula. W sandałkach. Ej, daj mi skończyć, zaraz ci powiem. Wiesz co, ostatnio właśnie jak szedłem, chwilę wcześniej spotkałem dwóch rycerzy, strażników. Nie wiem, dziwnie wyglądali. Bardziej na jakichś obdartusów, bandy z lasu. I właśnie pytali mnie o jakiegoś dzieciaka. Może o to im chodziło? O. Myślisz, że szukali dziecko? Szukali zaginione dziecko? Widzisz, krzyknął tak, że wszyscy się obejrzeli w karczmie. Paru tak kilka szeptów się rozeszło. Zaśmiał się. Taki młody mężczyzna, który siedział przy barze, tak usłyszał, że ten Riker krzyknął, podchodzi do was. Niech bogi błogosławią. Witajcie. Popatrzył na was. Spojrzałeś na niego i widzisz, że to jest młody, może nie chłopak, ale młody mężczyzna. Ubrany w takie schludne, czyste szaty. Czekaj, gdzie mam jego tutaj? Mam tutaj jego screen. Schludne, czyste szaty. Troszeczkę jakiś może uczeń czarownika, a może jakiś szlachcic, wiesz? Ciemne włosy. Takie trochę zmartwiona, blada twarz. Popatrzył na was. Mości panowie. Ktoś z was mówił o zagubionym dziecku. Patrzył na was. Dobrze wam z oczu patrzy. Może usiądę na chwilę, pozwolicie? A siadaj, mówi ten Riker. Tak patrzy niech na będzie. Ciebie. Tak, chyba nie mamy nic przeciwko. Usiądźcie sobie. Mości, jak to jeszcze raz imię? William. Jestem William Greysword. Ach, Billy, mogę mówić Billy? Widzisz, że Riker do niego zagalił. No dobrze, w porządku. Jeden to samo. Widzisz, taki zmartwiony. Jest coś próbuje sobie ułożyć w głowie to, co chcę wam powiedzieć. Posłyszałem, jak mówiliście o tym zaginionym dziecku. Tak się składa, że to jest powód, dla którego tu jestem. Zaginęło jakiś czas temu i ludzie szukali tego chłopca po lasach, ale nic nie znaleźli. Wynajął mnie rządca pani Baron, która zarządza tymi ziemiami. Jego imię Garrett McIntyre. Zapłaci mi, żebym znalazł to dziecko. Ale do tej pory nic nie udało mi się znaleźć. Przybyłem tutaj przedwczoraj i napotkałem, jeżeli mam być szczery z wami, spory opór ze strony starszych wioski. Zniżył głos. Chyba niepotrzebnie zacząłem sobie z nimi żartować zaraz po przyjeździe. Nie lubią tu obcych, zauważyłem. W każdym razie, nie mogę tutaj dłużej zostać. Wydarzyło się coś. Dostałem wiadomość dzisiaj, w samo południe. Przyjechał goniec. Moja żona miała wypadek. Spadła z konia. Jestem trochę rozdarty. Chcę pomóc tym ludziom poszukać tego dzieciaka, ale martwię się, bo wiadomość mówiła, że już 2 dni leży nieprzytomna. I martwię się, co z nią. Muszę jechać, muszę zobaczyć, co z nią. Mam dla was taką prośbę, bo
Tak widzę po was, żeście dobrzy ludzie. Czy pomożecie pod moją nieobecność w poszukiwaniach tego dzieciaka? Wypiszę wszystkie papiery. Jest nagroda, więc jeżeli uda wam się go znaleźć, dostaniecie nagrodę, tak jak ja bym to zrobił. Po prostu przepiszę na was to pismo, tak byście to wy wzięli tą robotę. Patrzę na was takim znakiem zapytania. Widzę, że bardzo ci się spieszy, ale oferta jest nad wyraz dobra. Coś mi się tu nie podoba, węszę jakiś większy problem niż poszukiwania dzieciaka. Powiedz, naprawdę twoja żona jest chora? Spadła z konia, czy tylko próbujesz przypisać parszywą robotę? Wiesz, patrzę na ciebie tak jak taki rozczarowany, dlaczego jakbyś go ukuł tym pytaniem, wiesz? Nie, naprawdę, mogę ci pokazać pismo, mości pani, jeżeli mi nie wierzysz. Po prostu nie mogę tu dłużej zostać. Martwię się. To do niej niepodobne. I jeżeli... Ja w zasadzie nie mam dłuższych planów, mówi Riker i patrzy na ciebie. Chcesz trochę groszy, aby się przydało. No, moglibyśmy się tak powłóczyć po lasach, poszukać, zapolować na jakąś dziczyznę, zrobić sobie płaszcz na przykład z białego wilka. Tak patrzę na ciebie pytająco. Ja mam nadzieję, że ja go więcej nie spotkam. A właśnie, krążą jakieś plotki o jakimś wielkim wilku, który pojawi się tutaj w lasach. Wczoraj spędziłem cały dzień włócząc się po okolicy, ale nic takiego nie widziałem. Może po prostu chłopy za dużo wypiły i przesadają trochę. W każdym razie, tu jest zaliczka, wyciągnął sakiewkę, pobrzęknął i rzucił na stół. To jest 30 sztuk złota. Nagroda za znalezienie dzieciaka jest wynosi 300, więc jeżeli go znajdziecie, dostaniecie jeszcze 270. Wypiszę teraz pismo, zużycie podpisy i praca, robota przejdzie na was. To jest, jeżeli chcecie to wziąć, oczywiście. Zdobylibyście we mnie przyjaciela i mielibyście u mnie, miałby u was dług. Gdybyście czegoś potrzebowali, zawsze bym, gdybym tylko mógł, gdybym... Dobra, chłopcze, widzę, że się męczysz, mówi ten Riker. Przerwał mu. Aldir, co ty na to? Ja jestem jak najbardziej za, chyba wchodzimy to. I tak nie mamy nic lepszego do roboty. Chyba, że gdzieś się spieszysz. Nie, ja się nie śpieszę. Ja już jestem w tym wieku, że pośpiech wykreśliłem ze swojego słownika. Nie ma takiego słowa już dla mnie. Zarobimy trochę grosza. Przy okazji może i pomożemy ludziom. Dokładnie. Widzisz, wie, tak, co się nawinie? Widzisz, a może tak, i dorwiemy jednak tego wilka, chociaż wolałbym nie. Właśnie. Widzisz, że tak postukał palcem po stole. Podoba mi się to twoja zmiana nastawienia. Dokładnie. Nigdy nie odmawiaj pomocy. Zwłaszcza, jeżeli nic ci to nie kosztuje, jeszcze możesz na tym zarobić. Taka złota myśl moja. To co, panowie, mam wypisać pismo? Widzicie, że już wstał, zerwał się ze stołu. Ten młody mężczyzna, ten William. Pisz pan. Poleciał na górę. Po chwilę wraca. Rozkłada inkaus, kałamarz, pisze ten na pergaminie, wyrzeźbił, dawał do przeczytania, no dnia tego i tego, zapytał was o wszystkie imiona, napisał, przejmują takie i takie zlecenie, taka i taka nagroda, mają się zgłosić do Garetha McIntyre'a, rządcy baronowej Weiss się nazywa. Baronowa Weiss. Wypisał, dawam do podpisania. Jestem waszym dłużnikiem. Koszmarzu! Szykujcie mojego konia. Będę wyjeżdżał. Gdzie teraz? Po nocy? Bóg cię opuścił.
Nie, muszę jechać. Dam radę. Kręci głową, dziwi mu się, ale ten... wyszedł z nim gdzieś, podał mu jakiś ten, jakąś torbę. Przystanął przy was, skinął wam jeszcze raz głową. Dzięki panowie. I wychodzi. Wybiega niemal z karczmy. No to poszedł. Rzeczywiście mu się spieszyło. No, żonka spadła mu z konia, jeżeli mu wierzyć. Swoją drogą, teraz tak przerwę, ja jako mistrz gry, nie jako Riker, ani żaden z bohaterów niezależnych, jeżeli jakiś bohater niezależny mówi ci coś i nie jesteś pewien, bo wiadomo, jest takie troszeczkę, jak to mówią, disconnection, takie rozłączenie, prawda? Tu my siedzimy, gramy, a ja mogę, no nie wiem, opisać ci tylko tyle, o ile to, jakie mają wyraz twarzy, co robią, jak gdyby ty fizycznie ciebie tam nie ma. Więc żeby sprawdzić, czy ktoś kłamie, czy mu wierzysz, możesz sobie rzucić za insight, za twoją intuicję. Więc tak w retrospekcji pozwolę ci rzucić za intuicję, czy wyczułeś kłamstwo u tego Williama, kiedy zlecał wam robotę. Na kości masz 8 plus twój insight? 3, czyli 11. Powyżej 10, wiesz co? Wydawał się zdesperowany. Wydawał się zdesperowany, to na pewno. Więcej nie udało ci się z niego wyczytać. Ale na pewno mu się śpieszyło i wyglądał na bardzo zmartwionego i zdesperowanego. Także o. No w każdym razie, tak to tak w roli takiego przypomnienia, takiej podpowiedzi, że możesz coś takiego zrobić. Ponownie, jeżeli chcesz cokolwiek innego zrobić, jeżeli nasuwa ci się coś na myśl, a ja coś akurat mówię, to po prostu, no nie wiem, albo coś właśnie przerwij mi, powiedz, że zapytaj się, dlaczego to się tak dzieje, czy możesz coś tam zrobić, czy tak jak wtedy z tym wilkiem, czy możesz rzucić zaklęcie w tym momencie, tak jak powiedziałem, jeszcze na tych pierwszych paru sesjach nie ma problemu, zawsze ci podpowiem. Także na luzie, jak masz jakieś pytania, po prostu wala, śmiało. Okej. Okay. Wracamy. Wracamy, tak. No dobra, Riker, przyjęliśmy zadanie, super pięknie, ładnie, zajebiście, pieniądze są, tylko jedno zasadnicze pytanie, mamy szukać dzieciaka, nie? Tak. A ktoś z nas zapytał, jak on wygląda? No kurwa nie, no. Ale czekaj. Zaraz się zapytamy. Chodź, zapytamy karczmarza. Idziesz? Pytasz się ciebie. Co nam szkodzi? Chociaż coś wspominał, że niezbyt chętni. No właśnie. Rozmawiać w tym temacie. No właśnie, chodź, zobaczymy. Przetestujemy tę teorię. Okej, okay, możemy mu zmienić tutaj. Już znasz jego imię. Więc możemy mu zmienić. Podchodzicie sobie do tego. Gdzie przychodziliście obok tego stołu przychodzicie i ten koleś, ten taki jakiś wędrowiec, żołnierz, wstał w tym samym momencie i wziął z bara, tak puch, strzelił Rekera, widzisz, że tak zatoczył się, spojrzał mu w oczy. Wybacz. Tak troszeczkę złośliwie powiedział ten wędrowiec. Spojrzał mu w oczy. Czy ja cię już gdzieś nie spotkałem? Nie wydaje mi się. Pamiętałbym twój śmierdzący oddech, bydlaku. Zaśmiał się. Pan wybaczy. Skłonił się tobie i jemu i obszedł ten stół z tej strony i poszedł do wyjścia. Riker już tak się wziął pod boki, popatrzył na niego, jak odchodzi. Wyszedł. No. Przyjemniaczek, nie ma co. Przyjemni ludzie w tej wiosce, zauważyłem właśnie. Podchodzicie do tego, do tego baru. Zaraz jak podeszliście, ten taki, jakiś taki dziadek popatrzył na was. Aż tak tu karabę zobaczyć. Co, pomamrotał po nosem i odszedł sobie, wyszedł.
Ta dziewka karczemna sprząta ze stołów. Karczmasz, to taki starszy półork. Wiesz, po 60, taka broda, siwa, garbaty nos. Chyba kiedyś w przeszłości miał złamany, bo jest krzywy. Zmarszczki. Popatrzył na was, uśmiechnął się, jest łysy, łysiejący, taka właśnie gęsta, już taka siwawa broda, popatrzył na was. A panowie, co tam, jakiś pokój? Będziecie nocować? Nie wiem, to zależy. Macie pokój jakiś? A no mam, ale tylko jeden. Dwa łóżka będą, jeżeli panowie mości szlachcice będą chcieli dzielić pokój. Lub mogę zaoferować stryszek. Na strychu mam izbę wspólną, ale w niej to parobki śpią. Wskazał na tych przy stole. Ci, co w żniwach pomagają, to tam takie zapachy mogą niepokoić takich miastowych podróżników jak wy, panowie. Ale za pokój, że rzucił mu złotą monetę. O, dzięki, panie. Wziął. Powiedz mi, mości karczmarzu, czy nie słyszałeś? Co się tu u was dzieje ostatnio? A no, żniwa. Żniwa. I jak to żniwa? Ludzie zajęci, dużo podróżnych. Pokiwał głową. I tak dużo podróżnych, a wśród podróżnych nie zawitał do mości pana jakiś młody panicz? Albo ktoś, kto wyglądał inaczej niż standardowi bywalcy? No, różni przejeżdżają, ale ja to wzrok mam słaby, nie patrzę. Jak ludzie dają, to tylko liczę, czy monety się zgadzają. Piwo podam, popatrzę, co tam kobita ugotowała, i to podam ludziom. Staram się nie być zbyt wścibskim, bo to później właśnie przychodzą niektórzy i zadają pytania, a ja już się odpowiadałem na swoje pytania w swoim życiu. Wzruszył ramionami. A za wiele i tak nam nie powie. Ludzie i tak w karczmie po alkoholu gadają, także nie wciskaj mi kitu, że nic nie słyszałeś. I lepiej powiedz, czy ktoś gdzieś wspominał o dzieciaku. Okej, rzucamy. Perswazja. 13 plus twój bonus? Perswazji, tak? Tak. Plus 4. Plus 4, czyli 17. Jasne. Widzisz, że tak spojrzałeś mu prosto w oczy, złapałeś jego spojrzenie, zapytałeś się go. I wiesz co, próbował jakoś tak... Próbował się zająć czymś innym, ale jak słuchał tego twojego pytania, to tak zwolnił tego ruchy. Wycierał jakiś talerz, ale coraz wolniej go wycierał. Skupił się na twoim głosie. I tak westchnął ciężko. A no, zginął chłopak. Zapodział się gdzieś. Nie wiadomo. Cicho mówi, zniżył ton głosu. Ale ja nie będę szeptał, wiadomo, tak żebyś słyszał, jak gdyby, co on mówi. Zaginął chłopak. Ludzie szukali, ale nie znaleźli. Już będzie jakiś tydzień albo dwa, jak go nie ma. Jeśli mnie pytać, to już żywego go raczej nie znajdą. To był chłopak... Anyszowej, Natalii i Mirka. Oni mają tutaj swój domek. Czasami. Mirek często przychodzi pić, odkąd mu syn zaginął. Może kiedy przyjdzie, to zapytacie go. To jest zazwyczaj taka pora, w której się zjawia, więc jeżeli poczekacie, może go tu zastaniecie. Smutna historia. Dziecko umiera. Żaden rodzic chyba nie chce zobaczyć takiego czegoś. A ludzie nie chcą o tym gadać, bo jesteśmy ludzie proste tutaj na tej wsi. Mamy swoją robotę.
dziesięcinę trzeba płacić. Łatwo nie jest. A raz na jakiś czas jeszcze coś takiego się człowiekowi zdarzy. Aż żyć się czasem odechciewa. A jak on wygląda? A ten... Jak on miał... Mały Jędruś. Jasne włoski takie miał, nie wiem, z 7 albo 8 wiosen miał na sobie, na karku. Pocieszny dzieciak. Blady bardzo, chudziutki. Jakieś znaki szczególne, bo tak to ja bym dopasował każdego dzieciaka do niego, niewiele mi to mówi. Myśli ten karczmarz. O, tam jest, mówi ten, wskazał. Jest Mirek, wskazał ci go. I widzicie, że to jest ten. Wchodzi do karczmy. Wszedł, po prostu usiadł od razu na pierwszym krześle. Nawet przy waszym stole nawet. Odsunął tam talerze, jakie tam zostawiliście. Kiwnął na tą dziewkę. Ona już od razu, bez pytań, nalała mu i przyniosła mu piwa. I zostawiła go. I widzicie, że po prostu usiadł i pije. Wyrąbał prawie cały kufel od razu i takim tępym wzrokiem siedzi i patrzy się w stół. A będzie go zapytać, zanim się kompletnie upije. Dobry pomysł. Dawaj, ruszamy. Ty go weźmie z lewej, jego sprawy, żeby przypadkiem nam się nie zawinął. Dobry pomysł. Okej, okay. Podchodzicie do niego. Sflankowaliście go. Widzicie, że to jest taki facet przed 40. Krótkie włosy, takie spłowiałe, nos taki krótki, nieogolony, koszula jakaś taka porwana, rękaw ma urwany, taki naderwany od koszuli, na spodniach ma jakieś łaty takie na kolanach, zaniedbany, zmęczony, smutny, patrzy się w stół. Nawet nie zauważył, że podeszliście. Jak mu tam było? Mirek, przypomniał ci. Mirek. No to szanowny Mirku, powiedz mi, tutaj coś złego ciebie spotkało, prawda? Słyszałem, że zaginął ci syn. Podniósł głowę znad kufla, popatrzył najpierw na Rickera, najpierw później na ciebie. O. To wy od tego rządcy znaleźliście mi dziecko? Gdzie ten trzeci? Był tu taki jeszcze jeden. Szukacie go? Może idźcie do lasu, jeszcze raz przeszukajcie. A teraz już ciemno. Ale trzeba szukać. Taki, wiesz co, masz wrażenie, że jest taki... na wpół obecny, wiesz? Taki jest bardzo zmartwiony, bardzo przybity. Powiedz mi, gdzie już ludzie szukali? Szukali mnie wszędzie. Pierwsze 4 dni. Po lasach. Po bajorach tam. Te ruiny żeśmy sprawdzali też. Nad Stawrzem poszedł, nurkowali, patrzył, czy się nie utopił dziecka. Ale nie ma go nigdzie, jakby się pod ziemię zapadł. Nie wiem, gdzie jeszcze. Do rządcy, żem poleciał, pismo pisał, do samej baronowej, żeby ludzi dała, przysłała, bo siedzą bydlaki, ma tych żołnierzy, siedzą, mino, w stołek pierdzą, piją, zamiast mi syna szukać, to siedzą, mino. Nie szukają. W jakich okolicznościach zaginął? To było w dzień? Wracał skądś? Był sam z kimś? W dzień. Taki dzień. Było słońce, by... Dopiero żeśmy się na żniwa szykowali, jechali im w pole i był... Pojechał z nami, był, przynosił mi kłosy, latał za nami, zbierał po rżysku i... I był, wołałem go, chodził sobie, a zanim się obejrzałem i go nie było.
I później mówię, a może do matki poleciał. Ale ona później wieczorem mówi też, czy ze mną go nie ma? Ja mówię, nie ma. Ja mówię, Natalia, gdzie jest synek? Gdzie nasz Jędruś? A ona, że nie wiem, myślałam, że z tobą. Widzisz, że napływają łzy do oczu, głos mu się zaczyna trząść. Dobra, nic więcej się nie dowiemy. Zostawmy chłopa w spokoju. Widzisz, że Riker poklepał go po ramieniu. Rzucił parę srebrnych monet na ten na stół i kiwnął do tej dziewki, żeby mu dolewała. Kiwnął na ciebie, żebyś przysiadł tutaj przy stole. Przy tym drugim. Siadasz, czy idziesz jeszcze z nim pogadać? Tak powolnym krokiem podchodzę do stołu. Jasne, podszedłeś sobie, usiadłeś. Ten stół jest dużo gorszym stale niż ten wasz stół. Wygląda tak, jakby ktoś go rąbał toporem, wiesz? Jest takie są jakieś w nim... sęki z niego wystają, parę plam jest, jakieś okruchy na stole. Ta dziewka zobaczyła, że przysiedliście się. I tu z boku stały jakieś talerze, właśnie ona zaczęła zbierać i ustawiła je w kupę. Zobaczyła, że przyszliście, zebrała te talerze, przetarła wam ponownie stół i odniosła tutaj. Tych dwóch tutaj, czy trzech, tych parobków takich, zawinęło się, poszli na górę. Także praktycznie rzecz biorąc, zostaliście już tylko wy. To co, Riker, chyba pora iść spać. Chyba tak. Jutro czeka nas pracowity dzień. Tak, trzeba odpocząć i pomyśleć. Rozejrzymy się troszeczkę po okolicy. Zobaczymy, co uda nam się znaleźć. No, ludzie sami na polu nie znikają. Dokładnie. Ale też jakoś słabym pomysłem wydaje mi się, żeby ktoś miał napadać na łysym polu, na dzieciaki. Dokładnie. Coś takiego widać i ten... jakoś tak... No poza tym, co, dla okupu? Też jakoś to by porywali dziecko szlachcica, a nie chłopa. Mhm. Jakoś tak, nie wydaje mi się, żeby to była sprawka ludzi. Albo dzieciak gdzieś sam uciekł i się zgubił, albo coś go dopadło. Masz rację. Zobaczmy. Nic nie chcę zakładać, ale tak mi się wydaje. Dobra logika, mówi do ciebie, tak wskazano ciebie palcem. Dobrze kombinujesz. Też myślałem tym samym torem. Ale tak jak ty, też czujesz, że coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Zobaczymy. Zjawnął tak głośno. Zaziewał sobie. Dobra, chyba czas iść spać. Karczmarzu, gdzie ten pokój? A to panowie tutaj. Wskazał wam na ten pokój tutaj. Otworzył wam, dał wam klucze. Wskazał wam pokój. Możecie sobie tam wejść. Zapalił wam jakieś światełko tam, więc macie przytulnie zapalone. Ja w rogu, mówi Riker, wszedł i walnął się na łóżku. Jak chcesz, to śpi przy oknie. Nie lubię spać przy oknie. Mi to tam obojętne. Tu każ masz. Okej. Okay. Położyłeś się tu przy oknie. Riker jeszcze na chwilę wyszedł, poprosił o coś tego, o coś karczmarza i wrócił. Ściągnął buty, ściągnął swoją tu narzutę, rozłożył się na łóżku. To do rana, mówi. Położył się, wyciągnął. Jeszcze bym sprawdził, czy zamek działa. Okej. Sprawdziłeś, no działa, zamknąłeś drzwi, przekręciłeś, trzasnął zamek. Profilaktycznie jeszcze zawieszę klucz na klamce, to jeżeli ktoś będzie próbował otworzyć drzwi, to spadnie i nas to budzi. Jasne, bardzo, bardzo w mądry sposób zawiesiłeś na klamce. Nie wiem, dwie minuty się pokręciłeś i już Riker już śpi. Oho, chrapiący. Powiada się, ciekawa noc. Wiesz co, tak nie chrapie cały czas, ale co jakiś czas taki robi głębszy wdech, to sobie właśnie tam sobie troszeczkę pociągnie. Zdejmujesz z siebie ubranie, ściągasz buty,
Patrzysz, widzisz, że koszula ci się przylepiła do tej rany, do tego ramienia, zakrzepła krew. Ściągasz to, patrzysz, oglądasz na swoje ramię, no rozerwano, masz tą skórę, boli cię trochę, ale no chyba najgorsze masz już za sobą. Teraz wiesz, że masz ciepłe łóżko, bezpiecznie się czujesz i pomimo tego takiego bardzo niebezpiecznego i nieprzyjemnego początku dnia poczułeś ulgę i teraz takie napięcie, które gdzieś tam cię trzymało, wiesz, jeszcze taki, czy nie gdzieś jeszcze coś rozejrzałeś, jak tamten koleś tam potrącił tego Rikera, taki troszeczkę miałeś rękę cały czas na sztylecie. Teraz to napięcie z ciebie zeszło, wiesz, i poczułeś się naprawdę zmęczony. Wyciągnąłeś się na łóżku, myślisz jeszcze chwilę o tym, co będziesz jutro robić, o tym, co robiłeś dzisiaj, i zasypiasz. And caught my eye. I saw your looks. I lost my mind. You swung the axe, and I was felled. You make me burn, but I'll make it hell. The altar's lit. I'm on my knees. You make me pray. I'll make you plead.